Damy sobie chwilę, aż pojawicie się, zanim rozpocznę dzisiejszy live z wami. Facebook ostatnio zmienił ustawienia i teraz jest tak fajnie, że zanim wejdę live, to pojawia się 3, potem 2, potem 1, a potem start, zaczynasz live. Nie ma już odwrotu, już nic nie mogę zrobić, żadnej miny, bo za chwilę mnie wszyscy będą widzieć. Cieszę się, kochani, że się zbieracie. Mówiłam wam o tym, że chcę zacząć inaczej się z wami witać. Dzisiaj udało mi się z wami inaczej powitać. Inaczej niż zwykle, bo ostatnio jak przeglądałam live'y, które chciałam opublikować na YouTubie, na moim kanale, każdy live zaczyna się od dzień dobry kochani, witajcie kochani, witajcie kochani, witajcie kochani. Kiedyś usiądę i zrobię z tego kompilację tych wszystkich początków i zakończeń. Pewnie będzie to całkiem ciekawy, fajny filmik, taki do uśmiania się. Okej, fajnie, że się zbieracie, cieszę się, że się zbieracie. Dzisiaj mam na zewnątrz absolutnie genialną wichurę, niewyobrażalną angielską wichurę. Mamy ponad 113 mil na godzinę, więc jest dosyć wietrznie i dosyć intensywnie. W takie dni uwielbiam takie dni. Uwielbiam wiatr. Jest to dla mnie coś absolutnie niesamowitego, kiedy słyszę szum wiatru. Fakt, że nie za bardzo dzisiaj mogę wyjść na swój ukochany spacer do magicznego lasu. Tak nazywam las, który codziennie odwiedzam, a który jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o wibracje i o energię, która tam się znajduje. Ma wiele paproci i przez te paprocie w połączeniu z ogromnymi wiekowymi sosnami powoduje, że wszystko to, co trudne, wszystko to, co ciężkie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i o moje ciało, całkowicie zostaje zneutralizowane i przekazane dosłownie w ciągu 10 minut spaceru w tym lesie, co jest dla mnie z każdym razem tak magicznym doświadczeniem. I to jest miejsce, do którego codziennie jeżdżę. Nie jest ono w moim mieście, jest w mieście obok, ale dla mnie to nie jest jakiś super wielki problem, ponieważ to, czego doświadczam tam, jest niesamowite. Dzisiaj łączę się z tym lasem energetycznie, bo nie mogę go odwiedzić. Natomiast mam nadzieję, że już jutro ten wiatr się uspokoi i będę mogła wyjść na swój ukochany spacer. A więc, kochani, powiem tak. Luty jest wyjątkowym miesiącem i nastąpił fenomenalny przewrót i zwrot w moim życiu. Tak gigantyczny, że obserwując swoje zapiski, notatki w kalendarzu, w dzienniku, ale też i takie wykresy, które prowadzę sama dla siebie, to takie trochę jeszcze, a taka naleciałość jeszcze z poprzednich moich stanowisk, kiedy byłam, kiedy pracowałam z bazami danych i z Excelem, i tworzyłam różne arkusze, to jeszcze mi gdzieś tam zostało. Lubię takie wykresiki, lubię tabelki, to gdzieś jeszcze ciąż mnie kręci. I lubię analizować przede wszystkim. Z jednej strony to plus, z drugiej strony to minus. Więc przyglądając się temu, co się dzieje w moim życiu, jestem w absolutnym szoku. Ponieważ mam za sobą właśnie pierwszy miesiąc gigantycznej zmiany wibracyjnej, emocjonalnej i energetycznej. Zmiany, która powoduje, że to, co kiedyś było takim mocnym dołkiem, górką, dołkiem, górką, dołkiem, górką. I oczywiście przygotowywałam się i radziłam sobie z tymi dołkami, natomiast w jakimś stopniu były to trudne momenty. W tej chwili te dołki, które wcześniej były dosyć mocne, zaczynają się bardzo mocno spłycać. I zaczyna się pojawiać jakiś niesamowity kierunek. Niesamowity kierunek tak naprawdę wszystkiego w moim życiu, ale też i prowadzenia osób.
tego, z czym do Was przychodzę, tego, co Wam pokazuję, tego, jak Was prowadzę, czy na warsztatach, czy na sesjach, czego dowodem jest to, co doświadczają osoby, które ze mną pracują. Wczoraj miałam okazję właśnie poprowadzić kolejną niesamowitą kobietę na moim mentoringu. Nie na sesjach, na mentoringu. Mentoring to taka bardzo, powiedziałabym, chyba już najbardziej prestiżowa forma pracy ze mną, gdzie jest się w mojej przestrzeni 24 na dobę, pod moją opieką, pod moją ochroną, osłoną i pracujemy codziennie bardzo intensywnie. Wczoraj miałyśmy właśnie taką sesję. Sesję, która była nieziemska. I efekty tej sesji przekroczyły oczekiwania osoby, którą prowadziłam, a jak również i to, co się zaczyna dziać w życiu tej osoby. I to jest właśnie to, co się zaczyna klarować. I zaczyna się klarować wiele rzeczy, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Zaczyna też nabierać zupełnie innego wyrazu, wydźwięku. Między innymi stąd też pewne zmiany, które obserwujecie, takie jak chociażby wyprzedaż warsztatów, których już nie będzie, one już nie będą dostępne na mojej nowej stronie. Moja nowa strona wciąż jeszcze wisi, wisi jeszcze i już jest praktycznie na dokończeniu, na wypełnieniu. Wkrótce się pojawi i będzie to zupełnie nowa odsłona wszystkiego. Zapewne także to całkowicie zmieni energetykę grupy, totalnej transformacji życia, a ponieważ tu też się przygotowuję do pewnych zmian, jeszcze tego wszystkiego nie widzę, jak tylko się to już objawi, to zostanie to wprowadzone. I te zmiany również dotyczą intensywności i ilości pojawiających się wglądów i przekazów, które dla Was mam. I dzisiaj, kiedy siedziałam, przygotowywałam się do live'u, który dla Was poprowadzę za chwilę, dotyczącego toksycznych relacji, to przygotowanie, kiedy zaczęłam pisać, pomyślałam sobie, matko, przecież to jest nierealne, żebym ja Wam o tym opowiedziała w jednym live'ie. Za chwilę jeszcze, jak dalej to pociągnę, to zaraz z tego się zrobi warsztat, bo nie da się tego ująć absolutnie w jednym live'ie i zaraz się pojawiają kolejne rzeczy i kolejne i ćwiczenia i zadania i tu, i tu, i tu i zaczyna się tworzyć cała mapa pracy ze sobą, a pracy ze sobą pod tytułem jak odzyskać siebie, jak wrócić do siebie, kiedy się okazuje, że jesteśmy w toksycznej relacji. To jest taki moment pierwszego ogromnego szoku, który przeżywa osoba, która po przeczytaniu postu, obejrzenia live'u czy przeczytaniu książki dowiaduje się, o matko, moja relacja jest toksyczna. I co teraz? To jest pierwszy szok. Drugim szokiem jest to, kiedy dowiaduje się, że udział w tej toksyczności mają dwie strony. Ona również lub on. W mniejszym bądź większym zakresie, ponieważ toksyczną relację tworzą dwie osoby, dwie dorosłe osoby, które nie doświadczyły w pełni miłości od mamy i taty, kiedy byli dziećmi, kiedy były dziećmi. Nie doświadczyli oni miłości w pełni, ich dziecięce potrzeby nie były zaspokojone w wystarczającym stopniu i powstała emocjonalna pustka, powstały pewne braki. I z tymi brakami już jako dorośli wychodzą w świat i poszukują drugiej osoby, która te braki uzupełni. Ja już o tym wspominałam. Zaraz będę się z wszystkimi Wami witać. Wybaczcie, ale to tak płynie, że nie mogę tego, nie chcę tego nawet powstrzymywać, bo to czuję, że ważne, więc zaraz będę się z Wami witać. Więc gdybyśmy byli tylko i wyłącznie ludźmi w ciałach fizycznych i nic więcej, po prostu mielibyśmy ciało fizyczne, nie byłoby żadnej duszy, żadnej energii, niczego takiego, to my z tymi brakami byśmy szli i jak tacy żebracy, daj, 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 szukali kogo nam, kto tam może uzupełnić ten brak. Trochę wyglądalibyśmy jak takie puzzle, jak kawałeczki układanki z puzzlami, gdzie w pewnych miejscach byłyby wystające elementy, w niektórych byłyby wklęsłe, gdzieś by czegoś brakowało i szukalibyśmy kogoś, kto się wpasuje i stworzy z nami całą układankę. Tak może by było, pod pewnym warunkiem,
gdybyśmy nie byli tym, kim jesteśmy naprawdę, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie ciało fizyczne. Fakt jednak jest taki, że nie jesteśmy tylko fizycznością. I o tym wszyscy wiedzą. Nawet jeśli jeszcze wciąż gdzieś niektórzy nie chcą o tym wspominać na głos, to tak właśnie jest. Jeszcze 3-4 lata temu też nie przeszłoby mi to przez gardło, ale dzisiaj chcę o tym mówić, ponieważ to jest absolutnie ważne dla zrozumienia całości procesu. I owszem, na początku może jest trudne to nam do przyjęcia, może nam się to nie mieści w głowie, może łatwiej jest nam usiąść i powiedzieć, to przez tego cholernego toksyka ja mam takie gówniane życie. To przez to, że on jest narcystą, wszystko mam spierdzielone. To przez to, że on jest, że ona jest borderline, to wszystko u mnie jest tak, jak jest. Gdyby nie on, ona, wszystko byłoby piękne. I ja się z tym zgadzam, że na początku tak jest łatwiej. I dlatego nigdy nikogo nie neguję i nigdy nikogo nie oceniam, jeżeli coś takiego mówi. Ale zawsze staram się pomóc odnaleźć poprzez zadanie odpowiedzi, poprzez zadanie pytania, pomóc odnaleźć odpowiedź, żeby zobaczyć szerzej. Bo jeśli nie zobaczymy szerzej, to bardzo mocno zamkniemy się w pudełku pod tytułem ja jestem ofiarą, a oni wszyscy są sprawcami tego, że moje życie jest niefajne. Oni wszyscy są katami. Ja jestem biedna, ja jestem ofiarą. Oni mnie skrzywdzili, to jest ich wina. Gdyby nie oni, moje życie byłoby inne. I ja takie patrzenie miałam przez 36 lat swojego życia. Aż w końcu zdarzyło się to, co się zdarzyło. I w pewnym momencie, w ciągu jednego miesiąca, raz po razie wylądowałam na ulicy. Wyglądało to bardzo specyficznie, ponieważ ledwie zdążyłam znaleźć inne miejsce do zamieszkania i w ciągu 3 czy 4 tygodni z powrotem znalazłam się na ulicy ze swoją córką. Było to tak dramatyczne dla mnie na tamten moment zdarzenie, być bezdomną, jeszcze w dodatku w obcym kraju, bez bliskich, bez rodziny, bez przyjaciół, bez wsparcia. I to było doświadczenie, które sprawiło, że owszem, początkowo czułam, że wszyscy są przeciwko mnie, wszyscy są winni. To przez nich wszystkich się to dzieje. Aż w końcu pewnego dnia usiadłam sobie i zaczęłam sobie zadawać pytania, przyglądając się trochę temu z boku, jak już ochłonęłam. Zaczęłam zadawać sobie pytania, o co tak naprawdę tutaj chodzi? Jakim cudem? Jak to możliwe w ogóle, że zmieniając kraj, przenosząc się o 2000 kilometrów dalej, do zupełnie obcego kraju, zupełnie obcego miasta? Ja wciąż doświadczam tego samego w relacjach z ludźmi. Nie tylko z mężczyznami, w ogóle z ludźmi. Jak to możliwe? Jak to się dzieje? To był początek, którym zaczęłam odkrywać, o co tak naprawdę chodzi w relacjach. Czym są relacje? Skąd one płyną? Skąd płyną mechanizmy? Skąd płyną schematy? Dlaczego jest tak, jak jest? Początek do ogromnej transformacji w moim życiu i początek do wielu, wielu praktyk wychodzenia z poczucia roli bycia ofiarą. I tak jak powiedziałam, na samym początku możemy mieć poczucie, że gdyby druga osoba była inna, to byłoby łatwiej. Że jeżeli od tej osoby odejdziemy, to będzie nam łatwiej. Że jeżeli znajdzie się ktoś inny, nasze życie będzie prostsze. Ale to jest tylko początek, bo kiedy już to zrobimy, pierwszy, drugi, trzeci, a nawet 40 raz, nie robiąc nic ze sobą, to będziemy zaskoczeni i zdziwieni, jakim cudem non-stop trafiamy na bardzo podobne osoby, które psują nam życie, które utrudniają nam życie, które powodują, że czujemy się źle. Jakim cudem? Ano takim cudem,
że aby nastąpiła relacja, czy toksyczna, czy nietoksyczna, to muszą być dwie osoby, które ze sobą rezonują. Co to znaczy rezonują? To znaczy, że w jakiś sposób są ze sobą kompatybilne, są ze sobą spójne w jakiejś przestrzeni. Ta spójność przy toksyczności polega na tym, że obie osoby mają nieuzdrowione rany z przeszłości dotyczące dzieciństwa i zwyczajnie przyciągają się do siebie, tworząc relacje. I na wierzchu widoczne jest to tak, że utrudniają sobie życie i niszczą sobie te życie i niszczą siebie nawzajem. Ale kiedy sięgniemy głębiej, kiedy zajrzymy za kurtynę, ja to tak nazywam, kiedy zajrzymy sobie za kurtynę, za scenę tą, gdzie widzimy dwójkę aktorów grających rolę żona, mąż albo partnerka, partner, gdzie różne sceny się odbywają. Kiedy zajrzymy sobie za kurtynę i zobaczymy, o co tak naprawdę chodzi, to okazuje się, że te role, które są rolami toksycznymi, w rzeczywistości one takie są po to, byśmy się w końcu obudzili. Że my na tej scenie tak naprawdę stoimy bardzo mocno zahipnotyzowani. Widzimy ciągle czyjąś winę, widzimy ciągle własną krzywdę, widzimy ciągle ktoś jest czemuś winny, ktoś mi ciągle coś robi. Gdyby ktoś gdzieś jakoś się zmienił, moje życie byłoby piękniejsze. I tak widzi i jedna strona, i druga strona. Teraz, kiedy usiądziesz na widowni i przyjrzysz się temu obrazkowi, to trudno będzie ci określić, kto jest winny. Ponieważ każda z tych stron ma swój ból i swoje rany i odgrywają swoje role, nieświadomie zupełnie, podkręcając te rany, robiąc sobie krzywdę, jeszcze bardziej naciskając na te bolące miejsca, poprzez różne zachowania. I teraz, póki jesteśmy w tych emocjach, póki jesteśmy w tych krzywdach, trudno jest cokolwiek nam zobaczyć. Bardzo trudno. Ale przychodzi moment, kiedy się okazuje, kiedy już zaczynasz wiedzieć, kiedy już zaczynasz domyślać się, że ta relacja, w której jesteś, może nie jest relacją normalną. Może to nie jest tak, że wszystkie są takie, że wszystkie relacje są takimi. Przychodzi taki moment, kiedy zaczynasz o czymś czytać, zaczynasz coś słyszeć i zwyczajnie pojawia się taka lista punktów. Czytasz pierwszy punkt, drugi, trzeci, czwarty, piąty i okazuje się, że przy każdym kolejnym robisz coraz większe oczy i mówisz: o matko, to o mnie. To ja. O Boże, u mnie tak jest. Czyli moja relacja jest toksyczna, czyli to nie jest normalne. Czyli to nie jest normalne, że on mnie kontroluje. Czyli to nie jest normalne, że ona mnie zdradza. Czyli to nie jest tak, że wszyscy ludzie na całym świecie mają taką jazdę w domu, wrzeszczą, krzyczą, rzucają talerzami i robią gigantyczne awantury. Czyli to nie jest tak, że ktoś trzaska drzwiami, wychodzi i nie wraca przez 2 dni. I im dalej czytasz, im dalej słuchasz, im więcej oglądasz, im więcej grzebiesz i doszukujesz się, tym bardziej zaczynasz widzieć, gdzie jesteś i z kim jesteś. I to jest początek. To jest początek. I kiedy ten początek następuje, to pojawia się pytanie: i co teraz? To jest pytanie, które każdy z nas sobie zadaje, kiedy jest w takiej relacji. I oczywiście jedno z tych pytań prowadzi nas do tego, do pomysłu: ok, to ja tą relację zakończę, zerwę i problem się rozwiąże. I część osób decyduje się na to. Ale to niczego nie zmienia. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć, co możecie dla siebie zrobić, żeby to zmienić. Ale zanim przejdę do tego, to najpierw się z Wami przywitam. Długi wstęp, ale jakoś tak płynęło mocno, więc już pozwoliłam sobie. Więc się z Wami przywitam. Witaj Teresko, witaj Krzysztofie, cześć Jolu. Cześć Teresa, cześć Regina, witaj Adriano. U Teresy też bardzo mocny wiatr, tak jak u nas w Anglii. Cześć Sebastianie, cześć Agnieszko, cześć Aneta, witaj Urszula, cześć Tomaszu, witaj Sebastian, dzień dobry, cześć Aniu, witaj Jolu.
Dzień dobry, kochani. Cieszę się, że się zbieracie. Ci z Was, którzy dopiero co dołączyli, możecie śmiało potem obejrzeć początek, bo na początku również są ważne rzeczy, o których mówię. Więc przejdźmy do tego głębiej, do tego tematu. Toksyczna relacja. A gdy już w niej jesteś, to co wtedy, jak odzyskać siebie, jak wrócić do siebie? Tak jak powiedziałam, jest to taki bardzo ważny moment takiego ogromnego szoku, pierwszego szoku, który do nas dociera, i to jest szok, który my przyjmujemy, któremu się przyglądamy i który jest okej, ponieważ dotyczy drugiej strony. Najczęściej my w tych opisach odnajdujemy to, co dotyczy naszego partnera lub partnerki, czyli tego, że to on jest ten zły albo ona jest ta zła. Drugim szokiem, który przeżywamy, który przyjmujemy do siebie dużo mniej chętnie i który jest dużo trudniejszy dla nas do przyjęcia, to to, że my również w tym jesteśmy w jakimś stopniu toksyczni i my tą toksyczność również tworzymy, i że gdyby z nami było wszystko okej, to znaczy, gdybyśmy my byli uwolnieni od przeszłości i mieli przepracowaną przeszłość i uwolnione emocje, to w tej relacji w ogóle nic by nas nie dotykało, bo albo zwyczajnie byśmy w tej relacji nie byli, albo po prostu te rzeczy by nas nie dotykały. I to jest chyba najmocniejszy, najtrudniejszy moment, którym mi zajęło bardzo długo przyjęcie do siebie tej wiadomości. Ja już byłam wtedy dobrych kilka lat w bardzo intensywnej pracy ze sobą, kiedy ta informacja mnie uderzała we mnie i ja absolutnie nie chciałam przyjąć, bo dla mnie to było oczywiste. Dla mnie to było absolutnie oczywiste, że jeżeli on się zmieni, moje życie będzie piękne. Oczywiste było dla mnie, że to nie ja. To nie ja jestem problemem. To on. W ogóle to oni wszyscy. Ja? Jeszcze jak jestem w rozwoju? Ja w ogóle nie jestem problemem. I to był bardzo trudny dla mnie moment. To był trudny moment do przyjęcia, który zaowocował, powiedziałabym, takim szczytem. I tym szczytem było to, kiedy moja mentorka, jedna z moich mentorek, pożegnała się ze mną w trakcie prowadzenia mnie. Pożegnała się ze mną i powiedziała, że ma dosyć już słuchania jęczenia mojego na temat tego, jaki mój związek jest beznadziejny i jak to bardzo utrudnia. Jak to bardzo utrudnia mi życie mój ówczesny partner. A po czym zostawiwszy mnie w takim rozgrzebanym procesie, sprawiła takim zachowaniem, że bardzo mocno musiałam się wziąć w garść i ogarnąć. Nie było to proste, udało się, zajęło mi to około pół roku bardzo intensywnej pracy, żeby zrozumieć, o co w tym tak naprawdę chodzi. I tak jak mówię, nie był to łatwy dla mnie czas. Bo był to czas, w którym również podjęłam decyzję o rozstaniu, jeszcze wierząc w jakimś stopniu, że rzeczywiście rozstanie jest tym, co wiele rzeczy załatwi. Po rozstaniu zrozumiałam, że tak naprawdę nie chodziło w ogóle o rozstanie. Rozstanie mogło być jakby kwintesencją wszystkiego, natomiast samo rozstanie niczego nie zmieniło. Nie w takim aspekcie, nie w tak dużym aspekcie, w jakim sądziłam, że może ono zmienić. Owszem, pewne rzeczy uległy zmianie, ale w moim poczuciu na tamten czas wydawało mi się, że jeżeli ja się rozstanę, to w ogóle wszystko się poukłada. I tak się nie stało. I to był początek bardzo mocnej i głębokiej pracy ze sobą i przyglądania się temu, gdzie i co mnie dotyka, w jaki sposób i dlaczego dzieje się tak, że ja takie osoby przyciągam do siebie, że ja takiego mężczyznę zaprosiłam do swojego świata i co takiego we mnie jest jeszcze. Co takiego woła o utulenie, o zobaczenie, o ukochanie, o uwolnienie, by to więcej nie nastąpiło. I to był proces. Proces, który ja nazywam budowaniem relacji ze sobą, samej ze sobą, na który sobie pozwoliłam, który był bardzo ważny. Od czego teraz w takim razie można zacząć? Kiedy jest się w takiej relacji, moja taka. Nie rada, ale podpowiedź dla osób, które są w takich relacjach i które zaczynają pracować ze sobą, albo które odkryły, że są w takich relacjach, to moja podpowiedź jest taka, żeby cały czas, bardzo mocno, każdego dnia skupiać się tylko i wyłącznie na sobie. I to jest bardzo trudne, ale jest możliwe, ponieważ
Rozwiązanie w postaci rozstajemy się w dniu, w którym ja się dowiaduję, że to jest toksyczna relacja, to niczego nie rozwiąże. To może pewne rzeczy ułatwi, bo kogoś nie będziemy widzieć, albo nie ułatwi, bo pewne rzeczy się zacieśnią. Jeżeli mamy relacje, gdzie są dzieci, to dojdą jeszcze dodatkowe komplikacje. Ale w całym procesie odzyskiwania siebie, chodzi o to, aby odwrócić kierunek w swoją stronę, na siebie i zacząć przyglądać się, co się z nami dzieje. Odwrócić to w taki sposób, żeby pozwolić sobie na bycie prowadzonym przez naszego partnera czy partnerkę jako naszych mentorów osobistych. I owszem, nie mam na myśli tutaj sytuacji dramatycznej, kiedy dochodzi do przemocy. W takich kwestiach to jest absolutnie, jak zresztą i w każdej innej opcji, to jest absolutnie nasza decyzja, czy rozstajemy się, czy nie. Bardziej chodzi mi tylko o to, że samo rozstanie nie rozwiąże niczego. Nie w takim zakresie, w jakim nam się wydaje. Ponieważ to, co się dzieje, dotyczy nas w środku. I dopóki my w środku tego nie uzdrowimy, nic na zewnątrz nie zostanie zmienione i za chwilę pojawi się ktoś podobny albo gorszy w naszym życiu i wejdziemy w jeszcze trudniejszą relację. I owszem, możemy się blokować i trzymać z daleka i czytać ogrom różnych informacji, jak nie wejść w relację z narcystą, jak uniknąć toksycznej relacji, musisz zwrócić uwagę na to, na to, na to i na to i masz taką listę 30 punktów, po czym poznać, że dana osoba jest toksyczna. Jak już wyłapiesz je wszystkie i zapamiętasz i widzisz się z tą osobą, to pamiętaj, żeby sobie wszystkie przypomnieć i odhaczać. I jak z tych 30 ponad 15 będzie na tak, to znaczy, że ta osoba jest toksyczna i w ogóle sobie głowy ją nie zawracaj. I ja się w takie rzeczy też bawiłam i skończyło się na tym, że okazało się, że wszystkie osoby z mojej przestrzeni są toksyczne. I to był mój gigantyczny szok. Zostałam sama i pomyślałam sobie, o wow, nie mam przyjaciół i nie mam znajomych, bo wszyscy są toksyczni. Wszyscy są toksyczni, bo ja jestem toksyczna. Bo ja na tamten moment miałam wiele rzeczy nieogarniętych i świat tylko i wyłącznie odbijał to, co we mnie. Rezonowali ze mną tylko ci, którzy byli w tym samym miejscu, gdzie ja byłam, którzy mieli mi jeszcze coś pokazać. I odcinanie się od tego świata nie zmieniło niczego we mnie. Zmiana nastąpiła dopiero, kiedy się skupiłam na sobie, kiedy zaczęłam pracować ze sobą. To, ile przeczytałam książek, ile przeczytałam opracowań różnych, łącznie też z zakresu psychiatrii, żeby uniknąć wejścia w taką relację, mówię tu już o bardzo skrajnych relacjach, gdzie dotyczyło to zaburzeń psychicznych. Ja przeczytałam ogrom takich rzeczy. Odbyłam wiele warsztatów i kursów, żeby się nauczyć, jak unikać takiej relacji. Nic nie pomogło, póki nie zaczęłam zmiany w sobie. I w tej chwili te osoby, tego rodzaju osoby, wciąż pojawiają się w mojej przestrzeni. One nie znikną z naszej przestrzeni. To nie będzie tak, że kiedy ty uzdrowisz pewne rzeczy, to będziesz działać jak taki paralizator. Jak ktoś do ciebie podejdzie, to strzeli go na kilka kilometrów. To tak nie zadziała. Zadziała to natomiast tak, że ty rozpoznasz to i będziesz mogła podjąć decyzję. W każdym momencie to jest coś najpiękniejszego, najpiękniejszą rzecz, jaką możemy sobie dać. To wolność do podejmowania decyzji w każdym momencie naszego życia bez lęku, bez strachu. Nieważne, jak bardzo ta osoba chce coś zrobić, w jakiś sposób użyć jakiegoś szantażu, bo to też się pojawia, ty wciąż możesz powiedzieć nie. I im szybciej powiesz nie, tym lepiej. Teresa pisze, ja mam ojca za toksyka, wciąż mnie rani, ale partnerów takich nie miałam. Pierwszy mąż był alkoholikiem, bo miałam przepracować uzależnienie od alkoholika z poprzednich wcieleń i odejść. I tak zrobiłam. Ojcu stawiam granice. Dobrze, że mieszka za granicą, ale wciąż to wraca.
Zwłaszcza teraz, gdy zmarł mój brat i mój ojciec nie ma nikogo, na kim mógłby odreagować, tylko mnie. Wciąż to samo z moim ojcem. Ranie, potem prosi, proszę dzwoń do mnie, bo jestem samotny. Co mam zrobić? To jest bardzo trudne, Teresa, o co pytasz? Gdybym teraz powiedziała ci, co masz robić, to wielce prawdopodobne jest, że byłoby ci to trudne do przyjęcia. Nawet jeśli widzę więcej, to nie wolno mi powiedzieć, co masz robić. Ponieważ to jest coś, do czego ty potrzebujesz dotrzeć. Teraz nie chodzi o to, żebyś docierała tam sama. Ale jeżeli masz tak wiele rzeczy przepracowanych, a masz, ponieważ znamy się nie od dziś, jesteś w mojej przestrzeni, prawie chyba od początku, odkąd zaczęłam pojawiać się na Facebooku, prowadząc warsztaty i grupy. Więc mając tak wiele rzeczy przepracowanych, bo masz ich ogrom przepracowany, mając tak ogromną wiedzę na dzień dzisiejszy, moje pytanie, które mi się pojawia od razu, to pytanie, co ty jeszcze tam robisz w tej relacji? Co to za uwiązanie i uwikłanie, które wciąż jeszcze masz w sobie względem ojca? I gdzie jest granica? Do czego musi dotrzeć? Do czego musi dojść, żebyś powiedziała nie, podziękowała i odwróciła się? Myślę, że tutaj jest wiele rzeczy. Jak znajdziesz odpowiedzi na te pytania w sobie, to znajdziesz też odpowiedzi, co masz robić. To jest bardzo trudne. Trudna jest ta sytuacja, ponieważ czuję, że masz wewnętrzny ciężar poczucia obowiązku względem ojca. Ale to wszystko jest w tobie. I ty potrzebujesz się z tym spotkać. I na tym poprzestanę, ponieważ jestem zawsze bardzo daleka od dawania rad. Nawet jeśli prowadzę osoby na sesjach, z prostej przyczyny. Jeśli komuś dam radę, to ta osoba i tak z tej rady nie skorzysta. Ponieważ rada, która ode mnie by płynęła, płynie z dużo dalszego poziomu niż dana osoba jest gotowa tą radę otrzymać. Natomiast mogę zadać pytanie, na które dana osoba będzie szukała odpowiedzi. I odpowiedź, która przyjdzie, będzie odpowiedzią, która będzie dla niej, tylko i wyłącznie dla niej zrozumiała, dla niej jasna, dla niej oczywista i będzie pokazywała, co dalej zrobić. Cześć, Agnieszko. A więc, kochani, żebyśmy wiedzieli o tym, jak to jest z tymi relacjami toksycznymi i ta nasza toksyczna relacja, na ile ona jest toksyczna? Proszę, kochana. Na ile ona jest toksyczna i czy ona naprawdę jest taka toksyczna, to potrzebujemy to z czymś zmierzyć, do czegoś to porównać. I kiedy siedziałam i przygotowywałam dla Was właśnie skrypt tego live'u, który zapewne cały nie zdążę Wam przekazać, bo jest tego już widzę, że jest tego dużo za dużo, a mamy już tylko 10 minut, to co się pojawiło, to aby pokazać Wam, jak wygląda prawdziwa relacja, relacja wolna, czyli taka relacja, gdzie są dwie osoby, które mają przepracowaną przeszłość, teraz uwaga, nie da się przepracować całej przeszłości, to nie jest realne i to się nie dzieje. Natomiast w pewnym momencie wchodzimy na poziom, który pozwala nam inaczej uwalniać pewne rzeczy, dotykać w inny sposób tego, co się wydarzyło kiedyś. To jest trochę tak, ja to porównuję do tego, że w pewnym momencie przestajemy być wewnętrznymi dziećmi i stajemy się dorosłymi w ciałach dorosłych, którzy wiedzą, że wewnątrz wciąż jest małe dziecko i potrafią o to małe dziecko zadbać i się nim zaopiekować. I będąc na tym poziomie, kiedy dwie osoby się spotkają, wówczas realna jest zupełnie inna jakość relacji.
I czym ta relacja jest? Ta relacja to przede wszystkim zrozumienie, ale niewyrozumiałość oparta na tłumaczeniu się i wyjaśnianiu. Ta relacja to wolność, wolność w pełnym tego słowa znaczeniu, wolność bycia, wolność dokonywania wyborów, wolność wypowiadanych słów, czynów i zachowań. I co to teraz znaczy? Dla niektórych może być to szokujące, ponieważ za tą wolnością stoi naprawdę wolny wybór. Teraz osoba, która nie ma przepracowanych ran przeszłości, u niej zadźwięczy dzwonek i czerwona lampka i będzie: uwaga, czy ty słyszysz, co ona pieprzy? Czy ona chce ci powiedzieć, że wolna, że prawdziwa relacja to wolność dokonywania wyborów i wolność zmiany partnerów, kiedy się komu chce? Więc gdybyśmy na to spojrzeli bardzo mocno, przyziemnie, bez ogródek, to odpowiedziałabym tak. Tak, to jest wolność dokonywania wyborów, czyli zmiany partnerów, kiedy się chce, ile się chce i jak się chce. Ale od kuchni, kiedy spojrzymy za to, to rzeczywistość jest inna. Ponieważ żadna osoba będąca na tym poziomie przepracowania traum nie decyduje się na tego typu zachowania. Ponieważ tam jest inna jakość bycia z drugim człowiekiem. Ta wolność wyboru dokonywania polega na tym, że ja świadomie decyduję być z tą osobą. Mimo że mogę wybrać z tysięcy innych, to ja i tak wybieram każdego dnia tą osobę, nie inną. I to jest ta wolność wyboru. I jeżeli ktoś nie ma przepracowanej przeszłości, to tu się odpala lęk, odpala się zazdrość, odpala się panika, bo nie ma żadnej gwarancji. Nie ma, ponieważ tam nie ma smyczy i nie ma łańcucha uwiązanego do szyi ani do nogi. Jeszcze raz powtórzę, tam jest bardzo duża wolność. To jest relacja oparta na miłości, na szacunku, na bezwarunkowej miłości i szacunku, ale najpierw do siebie. Najpierw do siebie, do swojego ciała, do swojego aspektu duchowego, do swojej misji życiowej, celu życiowego, tego, po co tutaj jesteś, po co się tutaj narodziłeś, a dopiero potem do drugiej osoby. Nigdy odwrotnie, ponieważ drugiej osobie możesz dać tylko jakość taką, jaką ty znasz, czytaj, jaką ty sobie dajesz. Taka relacja to jest również relacja, gdzie obie strony biorą odpowiedzialność za swoje emocje. I tam pojawia się piękna inteligencja emocjonalna. Czyli dwie osoby chcą, pragną i działają w kierunku poprawy jakości życia. I nie mam tutaj na myśli materialnej jakości życia, tylko bardziej odpowiedzi na pytanie, czy to, co robisz, mówisz i wybierasz, powoduje, że żyje nam się obojgu lepiej. To jest piękne pytanie, które możemy zadawać sobie nawzajem albo sami dla siebie, kiedy tworzymy taką relację. Ponieważ my jesteśmy wolni i pełni i spotykamy się jako istoty duchowe w ciałach fizycznych z drugą taką istotą, nie po to, żeby się uzupełnić, nie po to, żeby się dopełnić, a po to, by podwoić pełnię, by ją zintensyfikować w górę, by z tej podwojonej pełni powstała troistość, a nawet wielokrotność, czego są owoce naszych relacji, czyli nasze dzieci. I kiedy się tym nasycimy, rozdzielamy się i idziemy w świat i zbieramy doświadczenia i łączymy się z powrotem i z powrotem wymieniamy się tym, co zostało doświadczone. Dzielimy się tym wspólnie. Wspólnie budujemy coś pięknego, coś niezwykłego i mamy wspólny cel. I taka relacja jest relacją, w której najczęściej nie ma miejsca i przestrzeni na trzecią osobę. Zwyczajnie nie ma tam potrzeby takiej. Ponieważ doświadczanie między dwojgiem ludzi odbywa się na tak niesamowicie wysokim poziomie, że żadno z nich nie chce zejść niżej.
Raz podaję wam ten przykład po to, żebyście mogli odnieść się, gdzie wasza relacja jest w tym. I nie po to, żeby się ocenić, tylko po to, żeby zobaczyć, dokąd można dotrzeć, dokąd możemy dojść, czego możemy chcieć, co jest jakby kolejnym etapem w naszym rozwoju i co jest realne dla każdego z nas, kiedy uwolnimy pewne rzeczy z przeszłości. I to jest droga, to jest podróż, którą wykonujemy każdego dnia, gdzie przepracowujemy pewne rzeczy oddzielnie i wspólnie. Oddzielnie i wspólnie jesteśmy dla siebie nawzajem lustrem. Odbijamy swoje braki, odbijamy swoje potrzeby, odbijamy swoje pragnienia i oczekiwania, które przerzucamy na drugą stronę. Jeżeli pojawia się właśnie w nas taka emocjonalna inteligencja, to bierzemy odpowiedzialność za te emocje na początku, w środku, trochę później, bierzemy za to odpowiedzialność, idziemy i robimy z tym porządek, a potem się spotykamy i rozmawiamy i podnosimy swój poziom relacji o kolejnych kilka stopni. Więc jeżeli jesteś w relacji, która nie jest taką relacją, jeśli jesteś w relacji, która jest relacją, gdzie jest kontrola, gdzie jest zazdrość, gdzie czujesz, że musisz tłumaczyć, że musisz coś chować, gdzie jest dużo emocji lęku, zawstydzania, wstydu, poczucia winy, strachu, to od czego masz zacząć, to masz zacząć od siebie. Od siebie i od emocji, które się z tobą dzieją. I zacząć po kolei, krok po kroku, pracować z tymi emocjami. Ponieważ emocje prowadzą nas do źródła powstania danej sytuacji. I w pewnym momencie zobaczysz, że ta osoba, która jest z tobą w związku, ona tylko projektuje coś, co już się wydarzyło w twojej przeszłości. To nie zawsze jest widoczne od razu. Z różnych względów, między innymi tego, jak działa nasz umysł, ale w pewnym momencie dotrzesz do tego i zaczniesz to widzieć. Zaczniesz widzieć to, czego wcześniej nie widziałeś lub czego wcześniej nie widziałaś. Będzie to trudne, może być nawet bardzo bolesne, ale docelowo będzie niesamowicie uwalniające. Niezwykle uwalniające. Ponieważ będziecie w stanie stworzyć tak piękną relację ze sobą i z drugim człowiekiem, której nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, że może być ona realna. To jest relacja, która jest pełna lekkości, pełna wolności, pełna ekscytacji, miłości, szacunku, chęci budowania czegoś wspólnie i każdego dnia rozwijania się i dążenia do tego, by żyło się wspólnie lepiej dla obu stron. Ale to musi płynąć z dwóch stron. Nie może płynąć tylko i wyłącznie z jednej. Bo jeśli będzie płynęło tylko z jednej, to nastąpi nierównowaga i jedna strona będzie ciągnęła w dół, druga strona będzie chciała pójść w górę. I wtedy przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć decyzję, co dalej. Nikt tego za nas nie zrobi, iż nie ma czegoś takiego jak zła czy dobra decyzja. Wszystkie decyzje są właściwe w danym momencie, w którym je podejmujemy. Z każdej decyzji jest efekt i jest konsekwencja, płynące konsekwencje z podjętej decyzji. Jeśli decyzja w skutkach się nam nie podoba, zawsze możemy ją zmienić. Święte prawo karmy. Na tym ono polega. Więc jeszcze raz podsumowując, od czego masz zacząć? Masz zacząć absolutnie od siebie. To jest tak święta zasada, to jest tak święta reguła, która zawiera w sobie wszystko, że już bardziej nie da się zebrać tego do kupy. Zacznij od siebie, zacznij od emocji, które czujesz. Każdą emocję procesuj, siadaj, uwalniaj. Pracuj z wewnętrznym dzieckiem, pracuj EFT, używaj innych technik, znajdź wsparcie, kogoś, kto ci pomoże, kogoś, kto cię będzie prowadził. Samemu da się, ale jest dużo trudniej i dużo dłużej. Zawsze jest dobrze mieć kogoś, kto to przeszedł, kogoś, kto cię poprowadzi, kogoś, kto zna techniki, kogoś, kto ci pomoże. Jeśli nie możesz, jest wiele, wiele, wiele materiałów, w których możesz bezpłatnie korzystać i zmieniać swoje życie. Ale każdą rzecz, która dzieje się, a która ciebie dotyka emocjonalnie,
czyli emocja, która się w tobie pojawia, to jest początek drogi, by znaleźć odpowiedź w sobie, dlaczego ja to czuję, dokąd to prowadzi, kiedy ja już się tak czułam wcześniej, jakie zachowanie z przeszłości, jaka sytuacja z przeszłości była, która tą samą emocję wyciągała na wierzch. I kroczek po kroczku cofasz się coraz bardziej, coraz dalej, aż w pewnym momencie docierasz do punktu, kiedy na przykład miałaś 5, 4 lata, 2 lata i była sytuacja jakaś w twoim domu, gdzie mama lub tata zrobili coś albo czegoś nie zrobili i dokładnie to samo czułaś lub dokładnie to samo czułeś. I to jest moment, do którego potrzebujesz wrócić, który potrzebujesz uwolnić i w którym potrzebujesz wprowadzić nowe. Jest wiele aspektów, które są ważne, ale pierwszym krokiem jest skupienie się na sobie, ponieważ uświadomienie jest przed, ale ty już o tym wiesz. Już wiesz, jaka jest twoja relacja lub jaka była relacja, w której byłaś czy byłeś. Teraz jest czas na to, by to zmienić. Dziękuję wam, kochani, bardzo za to, że ze mną byliście dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro. Na kolejnym naszym spotkaniu live zobaczymy, co się pojawi jako kolejny temat. A dzisiaj życzę wam już cudownego, pięknego piątku. Cudownie jest się z wami zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Do zobaczenia.